Tegoroczny deficyt budżetu państwa, Chiny z pierwszą bezzałogową misją na Marsie oraz wiele innych ciekawych wątków z kraju i świata. Marlena Nowakowska, zapraszam na Sumę Dnia. Radni Prawa i Sprawiedliwości na czwartkowej konferencji prasowej poinformowali, że podczas najbliższych obrad Rady Warszawy, czyli 30 lipca, zaproponują projekt uchwały dotyczącej zmiany nazwy Alei Armii Ludowej na ulicę Lecha Kaczyńskiego. Jak wyjaśnili, w ten sposób mówią: sprawdzam wobec obietnicy Trzaskowskiego sprzed wyborów. Pan prezydent miasta stołecznego Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, zapowiedział, że po wyborach będzie chciał wnieść do Rady Miasta uchwałę na ten temat. Ostatnio zapowiedział również, że będzie kontaktował się z radnymi w tej sprawie. Za chwileczkę o 10.30 rozpoczyna się konwent Rady Miasta Stołecznego Warszawy, który ustala porządek. Do tej pory, niestety sprawdzałem telefon przed momentem, nie ma takiej próby kontaktu z nikogo. Tym samym nie ma tej próby rozmowy, więc chcemy po prostu pomóc. I my jako radni klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Warszawy dzisiaj wnosimy uchwałę na ten temat. Nie możemy już dalej czekać, to jest wyciągnięta ręka do rozmowy. Chcemy, żeby ulica Lecha Kaczyńskiego zastąpiła Aleję Armii Ludowej, aleję, której nazwa powinna zostać zmieniona zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej w związku z wejściem w życie ustawy dekomunizacyjnej. Ja przypomnę, że za ustawą dekomunizacyjną głosował prawie cały Sejm, głosował klub Prawa i Sprawiedliwości, ale także klub Platformy Obywatelskiej, która ma większość w Radzie Warszawy, więc jest to ustawa poparta także głosami partyjnych kolegów, osób sprawujących władzę w polskiej stolicy. Armia Ludowa była formacją powołaną na polecenie Stalina, była formacją, która miała bardzo istotny wkład w tworzenie w Polsce państwa totalitarnego, w tworzenie w Polsce Ludowej aparatu przemocy, aparatu terroru, sianie represji wobec osób, które walczyły o polską wolność w trakcie II wojny światowej, jak również później czołowymi przywódcami tej formacji byli na przykład Mieczysław Moczar czy Grzegorz Korczyński, którzy nie tylko byli zaangażowani w dławienie polskiego podziemia niepodległościowego, ale także byli zaangażowani w kampanię antysemicką w Polsce w latach 60. Myślę, że to jest także argument, z którym decydenci warszawscy, którzy wiele razy mówili o tym, że chcą walczyć z antysemityzmem, chcą promować tolerancję dla wszelkich mniejszości, to jest także argument, z którym powinni się zmierzyć. Dziennik Gazeta Prawna napisał w czwartek, że na jesieni mogą nas czekać kolejne wybory, gdyż z ustaleń nieoficjalnych dziennika wynika, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo spieszy się z zapowiadanymi już wcześniej wyodrębnieniem stolicy i jej przyległości z województwa mazowieckiego. Nowe województwo objęłoby obecną Warszawę plus przylegające do niej powiaty, czyli tak zwany obwarzanek. Według gazety projekt ustawy w tej sprawie ma trafić do Sejmu jeszcze w lipcu. Przeciw tym planom ostro protestują politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, sprawujący od wielu lat władzę w tym regionie. Warszawa i powiaty okołowarszawskie wytwarzają 87% dochodów całego województwa. A ta część pozostała, z której PiS chce stworzyć województwo, wytwarza tylko 13%. To jest po prostu zbrodnia. To, co chcą zrobić, jest to stworzenie i pogłębienie obszarów biedy i stworzenie enklaw bogactwa tylko po to, żeby rządzić województwem mazowieckim. Ręce precz od Mazowsza. Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, my ludowcy, samorządowcy Mazowsza i nie tylko, będziemy bronili integralności Mazowsza, bo widzimy w tym sens, bo te 87% dochodów wytworzonych w Warszawie i w wianuszku okołowarszawskim jest poprzez Sejmik Województwa Mazowieckiego transferowany do biedniejszych obszarów, a środki unijne ze względu na podział statystyczny i tak wpływają do biedniejszych powiatów. To po co dzielić? Po co? Po to, żeby politycznie przejąć władzę na Mazowszu. Nie potrafi Kaczyński wygrać wyborów w Warszawie, nie potrafi wygrać na Mazowszu, no to będzie kuglował. Będzie zmieniał granice województwa, będzie przerzucał warszawiaków do innych miejscowości, mieszkańców Ząbek, Marek do Warszawy. Traktował wyborców na Mazowszu jak worki z kartoflami, które się przerzuca po prostu pomiędzy miejscami. Nie ma na to zgody. Głos w sprawie doniesień Dziennika Gazety Prawnej i nerwowej reakcji opozycji zabrał na antenie telewizji Republika rzecznik rządu Piotr Miller. Minister był również pytany o to, czy rząd zamierza wycofać się z zakazu handlu w niedzielę.
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jeszcze żadnego projektu nie ma. W związku z tym w tej chwili jeszcze takiej decyzji nie ma, jeżeli chodzi o polityczną decyzję co do skierowania tego projektu, ale pamiętajmy, że to była jedna z naszych zapowiedzi. A Prawo i Sprawiedliwość przy oczywiście całym zdenerwowaniu czy nawet czasami zgryźliwych uwagach naszych oponentów realizuje swój program. W związku z tym to była jedna z zapowiedzi politycznych, która była, czyli że to województwo powstanie jako wyodrębnione. Zresztą to jest podobnie jak ale na całym świecie. Ale przy wariancie z szybką ścieżką legislacyjną, żeby to skonsumować. Jeżeli będzie decyzja o tym, żeby to robić, to faktycznie korzystne byłoby, żeby to zrobić na tyle szybko, żeby przede wszystkim już nowa perspektywa unijna, nowy budżet był realizowany właśnie w ramach tego podziału terytorialnego, który zapewni przede wszystkim Mazowszu szybszy rozwój i będzie też determinował pewne cele. Pamiętajmy o tym, że to jest naturalne i to na całym świecie. To nie jest zarzut wobec Warszawy, warszawiaków, tylko to jest naturalne, że jeżeli jest stolica, to zazwyczaj ona ma wyodrębniony charakter, nawet swoje specustawy, a inne tereny nieco no dalej położone. Jest wiele na całym świecie, oczywiście. Nie ma problemu, żeby je wskazać. Zazwyczaj to jest miasto stołeczne plus na przykład otaczające powiaty. W związku z tym, tak jak mówię, ostatecznej decyzji w tym zakresie nie ma, ale to była jedna z naszych zapowiedzi, więc domyślam się, że ona prędzej czy później zostanie zrealizowana. Będzie przywrócony handel w niedzielę. My wiemy, że pracodawcy złożyli taki projekt, który zakłada taki wariant. Jest w Radzie Dialogu Społecznego. Jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie? My w tej chwili nie planujemy zmian w tym zakresie. To była pewnego rodzaju ustawa, która została przyjęta przez Sejm w formie dialogu. To był postulat związków zawodowych i uważamy, że te rozwiązania, które aktualnie obowiązują, powinny pozostać. To jest dzień, w którym też należy się odpoczynek rodzinom. To jest czas dla rodziny i takie były postulaty. Plus oczywiście drugi cel, również wspomożenie tych mniejszych sklepów, które w tym czasie mogą być prowadzone przez rodziny i to też te pieniądze zostają w polskich małych firmach. To też jest cel, który przy okazji tego jest realizowany. Europarlament przyjął niewiążącą prawnie rezolucję, w której wyraził brak akceptacji dla porozumienia Rady Europejskiej w sprawie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej w obecnym kształcie. Przeciwko rezolucji było Prawo i Sprawiedliwość, poparły ją zaś Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. O wynikach zakończonego we wtorek szczytu Unii Europejskiej dyskutowano na zwołanym w Brukseli nadzwyczajnym posiedzeniu. Wieloletni budżet Unii nie odpowiada na wyzwania, z którymi będziemy musieli się mierzyć w ciągu najbliższych 7 lat. Budżet musi być bardziej zorientowany na przyszłość. Poza tym musimy być lojalni wobec swoich wyborców. Europejska Partia Ludowa obiecywała na przykład skuteczną ochronę granic. Teraz nie ma na to za wiele pieniędzy. Nasza partia obiecywała, że będziemy wspólnie działać na rzecz walki z rakiem. Teraz dramatycznie tniemy wydatki na zdrowie i, co niewiarygodne, w czasie epidemii koronawirusa. Tniemy także środki na innowacje i działania Unii na świecie. Poza tym musimy znowu pomówić o praworządności. Połączenie po raz pierwszy przekazywania unijnych środków z przestrzeganiem zasad państwa prawa jest pozytywne, ale kiedy słucham wypowiedzi przywódców państw, jestem nieco zdezorientowany. Macron mówi, że pieniądze będą przyznawane w połączeniu z przestrzeganiem praworządności, ale niektórzy mówią, że nie ma takiej zależności. Dlatego, Ursulo, musimy tu być precyzyjni. Musimy mieć jasny plan na wdrożenie zasady. Nie ma europejskich pieniędzy bez przestrzegania europejskich zasad. Tegoroczny deficyt budżetu państwa Ministerstwo Finansów szacuje na około 100 miliardów złotych, poinformował w środę podczas konferencji prasowej minister finansów Tadeusz Kościński. Dzisiaj głos w tej sprawie na antenie Telewizji Republika zabrał wiceminister finansów Piotr Patkowski. Jeśli chodzi o szacowany deficyt na ten rok, czyli tak jak powiedział pan minister Kościński, 100 miliardów złotych, to z kolei jest kwestia nowelizacji ustawy budżetowej na ten rok, która na szczęście nie musi odbywać się teraz, tylko możemy spokojnie z tym pójść do Sejmu jesienią we wrześniu, już po wakacjach parlamentarnych. Natomiast oczywiście w tym momencie też już o tym zaczynamy rozmawiać z resortami, żeby one wiedziały, jaką mają przestrzeń fiskalną na kolejny rok. I z czego wynika, bo bardzo chciałbym uspokoić tutaj, z czego wynika ten deficyt 100 miliardów złotych. On nie jest wynikiem drastycznego spadku dochodów budżetowych i drastycznego wzrostu wydatków budżetowych związanych bezpośrednio z epidemią COVID, ale taki deficyt wynika z tego, że już w tym momencie planujemy zagospodarowanie środków unijnych, które wywalczył pan premier Morawiecki w Brukseli. Czyli już robimy sobie przestrzeń fiskalną na to, aby te środki jak najszybciej, jak najlepiej zagospodarować. I też to jest przyczynek do tego, o czym mówiłem w
w telewizji Republika w zeszłym tygodniu. Znaczy, to jest przygotowanie pod konsolidację finansów publicznych, którą chcemy rozpocząć w roku 2021, a już w pełni realizować w roku 2022 i w latach kolejnych. Czyli jeszcze raz powtórzę, te 100 miliardów deficytu to nie deficyt wynikający bezpośrednio ze skutków epidemii COVID i z drastycznego spadku dochodów budżetowych, ale z tego, że już w tym momencie planujemy w gospodarkę przygotować na ten gigantyczny zastrzyk pieniędzy unijnych i ten drugi gigantyczny zastrzyk, którego generuje polski rząd i polski budżet, jeśli chodzi o pobudzanie inwestycji publicznych. Rośnie napięcie w relacjach amerykańsko-chińskich. Władze USA zdecydowały się na zamknięcie konsulatu Chin w Houston, argumentując, że placówka była głównym chińskim ośrodkiem szpiegowskich w Stanach. Chiny odrzucają oskarżenia i grożą krokami odwetowymi. To kolejny zgrzyt na linii USA-Chiny. Stany Zjednoczone nakazały zamknięcie chińskiego konsulatu generalnego w Houston w Teksasie po incydencie, jaki miał miejsce na terenie placówki we wtorek wieczorem czasu lokalnego. Około godziny 20:25 we wtorek nasi funkcjonariusze odpowiedzieli na wezwanie strażaków do konsulatu generalnego Chin w budynku w Houston przy bulwarze Montrose. Zaobserwowano dym na zewnątrz dziedzińca. Funkcjonariuszom nie pozwolono wejść do budynku. Departament Stanu uznał, że należy podjąć natychmiastowe działania w celu ochrony własności intelektualnej. Donald Trump stwierdził, że w tej sytuacji należy zamknąć konsulat generalny Chin w Houston. Jeżeli chodzi o zamykanie kolejnych konsulatów, to zawsze jest to możliwe. Widzicie, co się dzieje. Podejrzewamy, że w Houston był pożar. Wszyscy powtarzali, tam jest ogień. Myślę, że spalono tam dokumenty. Zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodziło. Jak dodał na Twitterze Marco Rubio, przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Wywiadu, placówka w Houston stanowi centrum chińskich operacji szpiegowskich na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chiny potępiły decyzję amerykańskich władz. MSZ Chin nazywa działania USA polityczną prowokacją naruszającą międzynarodowe prawo oraz podstawowe normy stosunków międzynarodowych. Konsulat generalny Chin w Houston jest pierwszym konsulatem Chin otwartym w Stanach Zjednoczonych od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy tymi dwoma krajami. W ciągu ostatnich 40 lat konsulat był zaangażowany w promowanie wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy Chinami a USA w różnych dziedzinach. Stany Zjednoczone twierdzą, że konsulat generalny Chin w Houston był zaangażowany w działania niezgodne z jego statusem, co jest całkowicie złośliwym oszczerstwem. Decyzja Donalda Trumpa wywołała antyamerykańską kampanię w Chinach. Nie rozumiem, dlaczego konsulat został zamknięty. Myślę, że podejmowanie takich kroków jest nierozsądne. Jako obywatel Chin jestem zły z tego powodu. Stany Zjednoczone chcą utrzymać pozycję lidera na świecie. Dlatego nie chcą, aby inne kraje, zwłaszcza Chiny, kraje o odmiennym społeczeństwie i ideologii, prześcignęły ich. Konsulat generalny Chin w Houston ma zostać zamknięty w piątek. Jak przekazał chiński MSZ, jeżeli Stany Zjednoczone nie wycofają się z decyzji o zamknięciu placówki, Chiny podejmą zdecydowane działania odwetowe. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. 24 lipca po raz pierwszy od 86 lat w stambulskiej Aja Sofii odbędzie się piątkowa modlitwa muzułmańska. Przypomnijmy, że nie bacząc na krytykę, prezydent Turcji przeforsował jej przekształcenie w meczet, a wszystkie międzynarodowe protesty nie odniosły skutku. O sprawie mówił dziś na antenie telewizji Republika Witold Repetowicz z portalu Defense24. To nie był zwykły meczet. To był meczet, który przypominał o podboju. O tym, że tak jak pan powiedział, Kościół Mądrości Bożej był najważniejszym, jednym z najważniejszych centrów świątyń chrześcijańskich na świecie. I to jest tak, jakby powiedzmy chrześcijanie w XIX wieku tak powiedzmy zdobyli Półwysep Arabski i zamienili Mekkę na katedrę, tak? Zatknęli krzyże i zrobili tam katedrę chrześcijańską, katolicką, tak? Takie rzeczy się nie, znaczy tutaj niektórzy porównują tą sytuację z zamianą meczetów w Hiszpanii po rekonkwiście na
kościoły, na przykład w Kordobie. Tylko że meczet w Kordobie nie miał takiego znaczenia dla islamu, jaką miał Kościół Mądrości Bożej w świecie chrześcijańskim. A po drugie, to meczet w Kordobie powstał na miejscu, gdzie wcześniej był kościół. Wcześniej przecież rządzili tam chrześcijańscy Wizygodzi i tam był kościół. Więc to jest kolejne nieporozumienie. Natomiast ta zamiana, o ile, bo generalnie to jest fakt, tak jak powiedziałem, że kościół, przemienienie Kościoła Mądrości Bożej w 1453 roku na meczet miało symbolizować upokorzenie świata chrześcijańskiego, rzucenie go u stóp sułtana. W Stambule jest też drugi kościół, katedra Czora, gdzie też niedawno podjęto decyzję, w zeszłym roku podjęto decyzję o tym, że tam na Czorze są najpiękniejsze mozaiki. I tam też podjęto decyzję o zamianie na meczet. Chiny wysłały pierwszą bezzałogową misję na Marsa. To najbardziej ambitna chińska próba kosmiczna. Jeśli projekt się powiedzie, Chiny będą drugim po Stanach Zjednoczonych krajem, którego misji udało się wylądować na Marcie. Start rakiety Długi Marsz 5, która wyniosła na orbitę bezzałogowy statek kosmiczny, rozpoczął się o godzinie 12:41 czasu miejscowego. Plan ekspedycji Tianwen-1 zakłada dotarcie na powierzchnię Marsa w lutym przyszłego roku. Statek kosmiczny ma wejść na orbitę czerwonej planety, po czym wypuści na powierzchnię Marsa łazika badawczego, który będzie dokonywał pomiarów przez niemal 3 miesiące. Jeśli ekspedycja zakończy się powodzeniem, Chiny staną się pierwszym krajem, któremu uda się zrealizować tego typu przedsięwzięcie w trakcie swojej pierwszej ekspedycji na Marsa. Największym wyzwaniem stojącym przed chińskim statkiem kosmicznym jest odpowiednie dostosowanie prędkości do marsjańskiej grawitacji. Jeśli to się nie uda, istnieje obawa, że statek nie będzie w stanie utrzymać się na orbicie czerwonej planety. Ta część ekspedycji potrwa około 2,5 miesiąca. W tym czasie sonda będzie oczekiwała na odpowiednie warunki, by wylądować na powierzchni Marsa. Następnie rozpocznie się etap badawczy, w trakcie którego chiński pojazd kosmiczny będzie poszukiwać oznak wody i lodu. To kolejna próba Chin dotycząca wysłania ekspedycji na Marsa. Poprzednia miała miejsce w 2011 roku we współpracy z Rosją, jednak zakończyła się niepowodzeniem. Rosyjski statek kosmiczny, który przenosił chińską sondę, rozpadł się przed opuszczeniem orbity ziemskiej. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnej nocy. Do zobaczenia.